O ubogiej sierotce, co innym oddała wszystko, jak Jezus. Żyła na świecie pewna uboga dziewczynka, której ojciec i matka umarli. Nie miała już miejsca, gdzie mogłaby głowę schronić, ani kąta do spania nie miała, nie miała nic już na świecie, tylko zniszczone ubranie na sobie i ten kawałek chleba w rączce, które dostała od miłosiernych ludzi. Była to bardzo dobra i pobożna dziewczynka, więc miała zaufanie do miłosiernego Boga i chociaż została opuszczona przez cały świat, to szła raźnie drogą, gdzie ją oczy niosły. Aż naraz spotkała na drodze ubogiego, który pochwaliwszy Boga, wyciągnął rękę w jej kierunku i rzekł. Miłe dziecię, daj mi trochę chleba, bo umieram z głodu. I ta środka dała mu cały chleb, który trzymała w rączce i polecając biedaka Bogu, ruszyła w dalszą drogę. Po jakimś czasie spotkała wynędzniałe i obdarte dziecko, które szło z gołą główką, a wiatr mu włoski rozwiewał. Zdjęła więc ze swojej głowy chustę i podarowała ją ubogiemu dziecku i ruszyła w dalszą drogę. Ale trochę dalej spotkała jeszcze inne biedne dziecko, które nie miało na sobie sukienki i szło skurczone, całe zziębnięte i drżące z zimna. Miłosierna sierotka zdjęła więc z siebie ostatnią sukienkę i dała mu, a sama tylko w koszulce poszła dalej. Zaczęło się już ściemniać, kiedy doszła do jakiegoś lasu. Na jego skraju zobaczyła przydrożny krzyż z figurką ukrzyżowanego Chrystusa, a pod krzyżem półnagie dziecko, które ją o koszulkę prosiło. Wtedy miłosierna sierotka podniosła oczy na umęczonego Chrystusa i pomyślała sobie – Przecież i tak noc teraz ciemna i nikt mnie nie zobaczy. Więc niewiele myśląc, zdjęła z siebie koszulkę i dała temu dziecku, a sama naga została w ciemnej nocy na odludnej drodze, na skraju szumiącego boru. O mój najsłodszy Jezu. To ty nagi na krzyżu wisisz, a ja mam tej lichej koszulki żałować? Wtem w ciemnym lesie stała się wielka jasność, a świecące gwiazdy z nieba spadły i zmieniły się w szczere złoto, które obsypało sierotkę dookoła. I nagle zobaczyła, że już nie jest naga, ale w jakiś cudowny sposób ubrana w bielutką sukienkę utkaną z najcieńszego płótna. Dziewczynka upadła na kolana, rączkami objęła krzyż i nie podniosła się, aż zaświeciło słońce, a w zielonym lesie rozśpiewały się ptaszki.